Witam serdecznie, jest ze mną Tomek Wróbel, bramkarz MKS Trzebinia. Dzisiejszy sparring no z wyżej notowanym zespołem Jutrzenką Giebutów, przegrany 0-0-3. Myślę, że zasłużone zwycięstwo rywala. Jak w ogóle oceniasz ten dzisiejszy sparring? No tak, zdecydowanie zasłużone zwycięstwo. No dobrze oceniam, no niestety kurde przegraliśmy. Ciężko coś powiedzieć, bo jesteśmy w fazie takiej budowy drużyny. Szukamy miejsca dla młodzieżowców, szukamy też swojego pomysłu na grę. Jutrzenka gra już parę ładnych lat w tym składzie pod Piotrkiem Pawłownikiem. Także oni, bardzo fajny sparring, bardzo fajny, pożyteczny i z każdej porażki trzeba wyciągać wnioski. Myślę, że to dobre dla nas. No właśnie, bo dzisiaj pierwsza bramka tutaj po stracie, a tak naprawdę no, tych sytuacji też dzięki Twoim interwencjom ten wynik nie był wyższy, choć z drugiej strony też były okazje z Waszej strony przy lepszej skuteczności, no przynajmniej jakąś jedną bramkę można było strzelić. No dokładnie, nastawiliśmy się na grę z kontry, chcieliśmy grać z kontry. Pierwsza bramka dla Jutrzenki, no to po błędzie z rzutu autu, no. Ciężko coś o tym powiedzieć pozytywnego, no ale mieliśmy tych parę sytuacji, chcieliśmy grać z kontry, tak jak mówię, i jakbyśmy coś strzeli, to może być to inaczej wyglądało, ale niestety. Mhm. A powiedz mi, jak w ogóle na Ciebie, na zespół wpłynęła ta nietypowa przerwa, bo tyle czasu bez gry o punkty przede wszystkim, no to żaden z Was nie doświadczył. Dokładnie, no to jest najdłuższa przerwa w moim życiu, odkąd coś takiego, no niespotykana sytuacja niestety, no ale trzeba było tak zrobić, trzeba było przerwać treningi. Każdy trenował indywidualnie, dostawał rozpiskę od trenera. Myślę, że wszyscy popracowaliśmy w tym okresie. Teraz trzeba się spiąć i utrzymać tą czwartą ligę w Trzebinie. No pierwszy trening po tej epidemii, pierwszy mecz, to chyba była niezła frajda dla Was wszystkich. No oczywiście. Fajnie wyjść na zielone boisko, zwłaszcza w tym roku pogoda dopisała, nie tak jak temu, co była pustynia. Wyjść, zagrać mecz z inną drużyną, to coś zupełnie innego niż po sześciu trenować. Mhm. Powiedz mi, bo no właśnie tutaj trener, który pracuje już pół roku, ale w normalnych warunkach można by się pokusić jakąś ocenę jego pracy. Tymczasem on zaledwie jeden mecz o stawkę prowadził do tej pory. Trudno powiedzieć, co teraz będzie w tym nowym sezonie, bo to praktycznie tego zespołu nie mógł na tyle poznać w meczach o punkty, prawda? No tak, ale też ten przychodził w zimie i też nie znał chłopaków. Teraz się w sumie mamy więcej czasu na dotarcie się z trenerem. Treningi są bardzo fajne, trener bardzo fajny. Co tu dużo powiedzieć, no czekamy na ligę z utęsknieniem, został miesiąc i będziemy walczyć jak w każdym meczu. No właśnie, ten sezon to będzie dużo więcej spotkań niż ostatnio, prawda? Bo najpierw jedna runda każdy z każdym, a później podział na grupę mistrzowską i spadkową, więc cel jest na pierwszą część sezonu chyba jeden, załapać się do tej górnej części. Oczywiście, no chcemy załapać się do górnej dziewiątki, żeby w drugiej rundzie już mieć spokój tak jakby, ale co będzie, to będzie. Będziemy walczyć w każdym meczu, tak jak mówiłem, czekamy na to i życzę nam powodzenia. No właśnie, martwi chyba tylko to, że rzeczywiście przez ten ostatni rok, można powiedzieć, może nawet troszkę ponad, no zespół doznał dużych osłabień. Myślę tu o tych kontuzjach, prawda? I to takich poważnych, które uniemożliwiły kilku chłopakom kontynuowanie gry. No oczywiście, to jest dla nas bardzo duża strata. Tak samo Marcin, Paweł, Przemek czy Kuba. No to jest bardzo fajni zawodnicy, bardzo cenni dla nas byli. I ich strata jest naprawdę bolesna. Dużo, kurde. No szkoda bardzo, że ich nie zobaczymy już na boisku, bo prawdopodobnie każdy z nich już raczej nie wyjdzie na boisku i to jest najgorsze. A właśnie, a znaleźć następców wbrew pozorom nie jest tak łatwo. No nie jest. Będziemy szukać, a jeżeli nie znajdziemy, no to będziemy walczyć z tym, co mamy.